No i witam was w nowej serii. Tak w ogóle ja mam takie tak bardzo, że raz tak mówię, że nie będzie już serii, zagrajmy wy, raz mówię, że będą. I no, moje zdanie się często zmienia, ale szczerze, ta gra, dlatego że ten film zawsze z niej mało zajmują, to my nagrywam. I tak ogólnie seria z niej była rok temu, ale zauważyłem tak ogólnie, że dobrze się nagrywało, nagrywała, że miała sporo wyświetleń, to bardzo. Ja sobie wezmę jakiś świetny strój, to może ten zielony w paski, okej. Chociaż a ten może nie, niech będzie Mr. Llama Company. Długość biorę 50 lat, myślę, wystarczy. Tak, jeszcze nazwa. Dam sobie moje prawdziwe imię, bo czemu by nie? Ponieważ już grałeś w tę grę, nowej rozgrywce, podpowiedzi. Nie. I czemu to jest po chińsku? Lol, nie wiem. Tak, no to tak, bo ktoś nie wiedział, co to jest właśnie Game Jam Tycoon. Jest to gra, w której tworzy się gry. Wow, co za niespodzianka. No i znowu nie mam fantazji na start, bo to jako tako to się losuje. I prawie zawsze, bo ja najwięcej chcę tworzyć fantazy, to oczywiście fantazja nie będzie gdzieś tutaj, tylko tutaj. Pół gry na wyszukiwanie tego. Ale weźmy sobie... O, ma nawet pomysł. Tak, oczywiście nawiązanie do Call of Juarez. Nie, och, off. I akcja. To będzie świetny shooter. 2D oczywiście. Nie polecam twoje w ogóle gier tekstowych, bo w sumie się ten tylko pieniądze traci na tym. Ja się skupię na zagrożeniu w tej grze. Też mi się wydaje, że akcja to po prostu głównie rozgrywka. Fabuła tak... Żeby była. Była w takim... jak to było? Just Cause właśnie. Tam w ogóle prawie nie ma fabuły, masz tylko parę misji, potem masz sobie świat i rozwalaj wszystko. To w sumie... nie powiedziałbym, żeby to było coś dobrego. A nawet wystarczy, żeby było jakieś proste misje, na przykład idź tam, gadać coś tam przy ten i masz zrobić to i... no, przynajmniej coś było. Ja po prostu mam tak, że jak no, nawet jeżeli nie ma misji, to tak jakoś tak nie chcę mi się w ogóle grać. Ja postawię na projekt świata może. Może dźwięk? Dźwięk tak niżej. Tero tu się dzieci grafiku zachwycają, a nie. Takie proste gry to nie. Bo grafiku musi być dużo. I musi być piękno. Bardzo. Bardzo. Tak w sumie chyba sobie teraz zrobię tak, żeby nagrywał serię z gier. Ale będą tury stare albo indie, które są krótkie. W sumie? Byłoby coś przynajmniej innego, nie jak prawie każdy. O, słabo trochę. Oby było. O, bo jak jest piątka, to jest uznawane za grę średnią i się może dostać fanów i się ich też nie traci, więc by było 5. Albo 4, chyba 75 też jeszcze. Ale jak na pierwszą grę średniak wyszedł dobry. Bardzo. Chciałbym jakiś... Okej, raport. Bo to coś tam dawało. Nie pamiętam co. I zaraz. Fani, okej. Tylko tu w ustawieniach chyba było... Odpowiedzi. O to... To tak, zapomniałem. Pokazuję. Tak, bo... Chodzi tutaj o podpowiedzi takie, że na przykład jak macie... Jeżeli się nie mylę, dzięki temu coś się tam daje i jak macie na przykład gra i się tworzy, tutaj jest pokazane tutaj plusiki przy tych słupkach. Ja chcę badania i odkryć nowy temat. O, komedia. A lubię komedię, jeżeli chodzi o filmy, seriale i takie tam. Nie lubię komedii, jeżeli chodzi o gry, ale zależy. Jeżeli chodzi o takie pojedynki, nie jestem zbyt fanem, bo tam rozwiązania są takie świetne. Weź sobie czajnik, by rozwalić samochód, albo coś takiego. Takie bezsensowne zazwyczaj.
Ale okej, jakby to nazwać? Okej, jest przeglądowa, komedia. Oto jest początek najlepszej serii przygodówkowej. Lamksio i Skarb Piratów. To jest świetna gra. Muszę kiedyś nagrać, tylko płyta się prusowała. Ale posiadam grę, więc chyba nic nie stanie ekspiracy. Pamiętam, że ten musiałem wspierać Reksik, ten, bo mamu się mnie chciała kupić. To było chyba 6 lat temu, bo ten było takie co miesięcznik chyba w serii Przygód z Reksiem. I tam tutaj tak, rozgrywka chyba nie musi być zbytnio dobra w przygodówce. Tak mi się wydaje. Tak w ogóle też zauważyłem, że ta seria miała naprawdę sporo wyświetleń. Okej, dialogi oczywiście muszą być. Sztuczna inteligencja tutaj w ogóle musi być. Projekt poziomów. To będzie pierwsza część. I pewnie będzie najgorsza, tak samo jak w przypadku tego jakże wspaniałego Reksia. Dźwięk. Tak ogólnie teraz chyba nie, prawie że nikt nie da się kupić Reksia, bo chyba skończyły się prawa. ID Media czy coś. Tak słyszałem coś, że skończyły się prawa do wydawania tego, że licencja czy coś. To by mieli licencję chyba wykupioną na jakiś czas. Co ja robię? Grafa. Mniej więcej tak samo, tam dźwięk. A niech będzie tak. I to walące serce na to, ile będzie mieć twoja gra. Jaką ocenę? Zresztą bardziej w przypadku byłoby prawdziwej tej tworzenia gry. Coś dodasz? Nie, to nie. Jak mnie wkurza, jak na przykład oni coś. O, nowy rekord. W ogóle czemu czy to nie było nowego rekordu? Nieważne. W ogóle jak mnie wkurza, jak tej tak robisz, klikasz i tu dał błęd. Błędy. Że też te błędy są trochę zbugowane z nami. Bo jest ten, że ludzie mówią, żeby naprawić coś, jak jest 0 błędów, a jak jest 10 błędów, to nie ma. Oluju! Ta gra ma taką świetną ocenę. Jak w sumie dobra. To od 7 zaczyna się gra dobra, 6 to tak powyżej średnia, 5 to średnia, 4 poniżej średnia, 3 słaba, 2 bardzo słaba, 1 beznadziejna, 0 największe, no. 8 to jest bardzo dobra, 9 to jest świetna, a 10 to jest Wiedźmin, tak. Jak dla mnie to jest inna gra, która pewnie zasługuje na 10. W sumie z dodatkiem tylko, bo no jednak podstawka ma trochę błędów i takie tam, ale dobra, nieważne. A jest jakiś nowy temat fajny. O, Cyberpunk! Pamiętam, że stworzyłem sobie grę o nazwie Tron, przy tym grałem. Jo, to się sprzedawało świetnie, wszystkie gry miały ten. Od 8. Pierwsze miałem chyba nawet 10. Pierwsze 3 części albo 4. Miałem chyba 7. Z tym, że 7 była online i zapomniałem ten dać na MMO. Bo głupie jest takie, no. Nieważne. Stworzę raport o grze. Wolałbym jakąś nową grę. Ile jest czasem? 8 już. Myślę, że będzie po 20 minut gdzieś jeden film. Okej, stworzę jakąś grę może. A samoloty może. Niech będzie Tajkun w Tajkunie. Gatunek symulacja. O, to też stworzyłem taką grę, pamiętam. I to była jedyna symulacja chyba na całym świecie, jaka powstała, która miała ocenę 9 na 10. W sumie 9,5 na 10. Tak rozgrywka pójdzie w górę. W sumie mogą te zadania i te opowieść usunąć. 10 tysięcy egzemplarzy. Potem to będzie taka śmieszna liczba. Bo jak widzę, że jestem w ranking stop 100. Tak w ogóle nie będę robił gier na konsolę. Chyba, że będzie to moja konsola. Bo nie. No bo po co? Prawda, że te dialogi to są te porady, czy coś takiego. Że hej pilocie, żeby latać kliknij spację, żeby się unieść, a żeby w dół to kliknij backspace. O nie, w sumie to lepiej inaczej jakoś. Spację to może, że samo leci, kontrol to w górę, alt w dół.
Albo w sumie, żeby sami sobie ustawili śmiecie. Nie traktuję osób kupujących moje gry poważnie, bo i tak nie istnieją. I nie będą istnieć nigdy. Dobra. Myślę, może projekt świata może. O, potem są takie fajne opcje, na przykład jak wirtualna ekonomia, więc może być fajnie dzięki temu. W sumie mogłem nagrać Mad Games Tycoon, ale jakoś w tą grę gra mi się o wiele lepiej, nie wiem czemu. Mówiłem o tym. Choć jednak Mad Games Tycoon jest tym bardziej rozbudowanym. Albo też jest wyszedł nowy Game Tycoon chyba 2? Tak, jakaś gra taka wyszła. Jest w 3D. Bo po prostu 3D muszę mieć. O, piraci! Będą piraci z lama i lbów. A może zamiast dawać lama dam coś innego? Nie, to by się nie sprzedało. W ogóle teraz sobie chyba nagram odcinek jeden z tego, jeszcze coś. Tak ogólnie dzisiaj mam wolne, gdyż się pisze sprawdziany w gimnazjum i takie tam. A ja jestem jeszcze rok przed tym, no, bo tak. W ogóle zauważyłem, że jak nie nagrywam, to widzowie mnie opuszczają, bo to chyba będę musiał nagrywać jakieś beznadziejne filmiki codziennie. Chyba dzisiaj sobie nagram trochę. Jakoś to wrzucę. W ogóle chyba sobie zrobię tak, że seria ten Lamy Granie będzie tylko w niedzielę albo soboty. Dlaczego? No po prostu, żeby no jakoś tak było, tak no. Nagram sobie trochę, żeby zawsze było w niedzielę coś. Bo w niedzielę to zazwyczaj mi się nic nie chce, bo po prostu, jak no wiadomo, wstać trzeba, śniadanie, do kościoła trzeba pójść oczywiście, potem przyjść, obiad, coś tam się uczyć jeszcze, grać oczywiście na komputerze, nie nagrywając, i przede wszystkim oglądać Dragon Balla. A to zajmuje tyle czasu, że nie zdążyłbym. W sumie to 45 minut razem chyba, bo muszę pobierać to przez internecie, bo tak. Bo tam na player, tam gdzie oglądam, jest trochę słabo. Moje gardło. Ojuju. To tak drapie tak dziwnie. Jestem profesjonalnym youtuberem, bardzo. Może... Żeby nie było tak bez przerwy z lamą, jakby to nazwać. Może by tak... Tak, to jest taka miejscowość z doktora Slampa. Dałem to po prostu tutaj obu manwaton. 15 i 16, tak. Tak, by the way, to jeden tom doktora Slampa, to jest w Polsce to połowa, w Japonii, tak, by the way, więc 2 to jest 1. Nie wiem, czemu tak podzielili, ale w sumie to jest fajnie, tak. Ma sobie wziąć, poczytać sobie. Gdybym jakąś kamerę, to bym sobie chyba coś o tym... O, manga nagrał, tak. Albo mogę sobie w sumie bez, ale mógłbym przedstawić moją kolekcję z kamerą. Chociaż nie jest jakaś duża, ale... Brat piraci. Oczywiście akcja. I PC. Na G64 nic nie daje, bo tak. Może coś więcej. Dobra, nie zmieniam bardziej, bo w sumie po co? Ach, może to będzie wreszcie ta gra, która zrobi, że będę sławnym programistą. Na pewno to będzie ta gra. Na pewno. I... To jest... Dobrze? Dobra, tam tak. Biologii tak. Nie. Tak? Nie wiem. No tam. Jak chcą. W sumie to chyba sobie nagram kiedyś serię z tego Super Mario Bros. 1 i 3. Miałem nagrywać ten Alsters, ale jak to ścina, jaki ten emulator jest beznadziejny, bo sama gra jest tak źle, bo emulator zrobiony. Po prostu się grać nie da. W sumie piraci, cicho, nie piraciłem tego wcale, po prostu sobie znalazłem w darmowym sklepie internetowym. Kiedy był w ogóle sklep? Jakiś Emu Paradise chyba. Pewnie. Dziękuję. Nie mam obligowany. Pamiętam, że był jakiś ten...
Jest to jakiś chyba jeden z pierwszych tych wywiadów. I pamiętam, że on zawsze był taki, że przekręcał nazwy. Chyba tak było. Albo to był specjalnie. Już myślałem, ale nie wyszło zbytnio dobrze, widzę. Więc teraz oceny pewnie też będą słabe. Ale co tam? Orzwy. Wiedziałem, że będą słabe. Pff. Ty jesteś pff. Stary Games. Prawie Stu Games, więc. Słabo. Wcale nie jestem słabym youtuberem. Lepszy niż stół. Ale nieważne. Po prostu tak, nieważne. Co by tu zrobić? Nie wiem, czy zdążę tak. Uluj, tu są takie wymagania. Może znajdę. Może zrobię. Wnioskuję, że mogę nie zdążyć. Nie wiem, czy zdążę na pewno. W ogóle chyba sobie znowu ten nagrywanie jakichś soników. Miałem nagrać ten jeszcze do końca ten. Trójka mi się już nie chce. Jeden gigabajt zajmuje jeden odcinek, o co to ma być? Nawet ponad się wysyła 3 godziny. Może nową grę? Albo badania, nowy temat. Detektyw. Zrobię detektywa Rutkowskiego. Tak są. Nie, no to gra jest taka, że stworzy jakąś dobrą grę. To oczywiście nie chcesz, żeby. Nie ta, którą chcesz, żeby była dobra. Będzie tym najlepszym. Na końcowych tych. Tylko oczywiście jakiś detektyw Rutkowski i Dzbak. Który po prostu miał dobre oceny. Chyba się sprzedał najlepiej. Detektyw Rutkowski. Najwspanialszy ze wspaniałych. Na PC oczywiście. W sumie jakby chyba na konsolę by się sprzedawało lepiej, ale jednak wolę nie. Oczywiście opowieść, rozgrywka na podobnym poziomie. Wycofane ze sprzedaży. Nie wiem, będzie. Tak w ogóle chyba sobie będę miał dwie serie na YouTubie teraz. Z tych takich powiedzmy głównych i lajmy granie do tego. Dialogi pójdą ten. To muszę tak. Okej, jakoś tak. Chyba sobie zrobię Sonica the Hedgehog 4 episode 1, bo tak. Drugi oczywiście później. Choć średnio lubię tą grę. Jest krótka. Więc dlatego w sumie nagram. Bo czemu by nie? W sumie ile tam było? Chyba 5 tam było światów? Plus boss. Więc w sumie 5 odcinków, bo na świat pewnie jeden odcinek. Jakoś by tak było. Okej, dźwięk może dam bardziej niż grafikę i pro. Okej, może tak jakoś. Może się uda. Ej, jest dobrze w designie. Ej, bardzo. Ej, to by się rekord designu. Jakby 20 wbiło. Jakbym się cieszył. Okej. Będzie rekord? Jest! Ej, to się może dobrze sprzedać. To się może dobrze sprzedać. Sprzedaj się. Bardzo. Powiedziałbym coś po japońsku, ale w sumie jedyne słowo jakie znam to baka. Korewa. Nie, korewa to. Nie, to nie było to. Na korewa. Tak, coś kojarzę. I tedekimas. Tedekimas to chyba się przed jedzeniem mówi. Obiadem chyba. Także coś jak dziękuję, bardzo smacznego, czy coś takiego, tylko bardziej tak inaczej, tak. Inne znaczenie chyba ma bardziej. Ale nie jestem pewien. Gra Handling of Lama. Będę sam siebie polował. Będzie interesująca produkcja. Okej, to będzie ostatnia gra, jaką stworzę. Jaki hit! To panie jest. To życie jest! Niemalże. To panie życie. Muszę sobie nagrać jakieś fajne gry, które grałem kiedyś. O, wiem co nagram. Ta gra jest tak wspaniała. Czyli mój brat Niedźwiedź. To był wspaniały w sumie. W sumie tak średnio, bo tam w sumie po prostu przechodziłeś z planszy do
od punktu A do B, tak w sumie tam nie było, nawet walki nie było z nikim, no. Ale dobra gra była nawet, i krótka chyba, więc tym bardziej. Okej, ostatnia gra na ten odcinek, polowanie. Nie, tak duże te. Na tropie lamy to będzie najwspanialsza gra. Symulacje może, bo w sumie łowiectwo. Może wyjść dobrze. To nie, no muszę się 500 000? Żeby, tak, chyba 500 000 albo milion, żeby mieć nową siedzibę. Fani 404. Tak, taki Erdor. Ja tu się skupię tak. Tu, tak, tak. Okej. Okay. Tak w ogóle pamiętam, jak kiedyś sobie oglądałem tak wspaniały film jak Barbie. I w Krainie Wróżek chyba. Jakie to było bez nadziei. Co ja, czemu ja to oglądałem w ogóle? W ogóle jestem lam, no. Lama musi mieć dużą inteligencję. Oczywiście główny bohater będzie z nią rozmawiał, znaczy ze mną, z nim. Nie, bo ta lama to. Ale ja jestem lama, więc ten lama się odmienia jednak inaczej, no. Są wyjątki, no, takie. Ja w ogóle nie czytałem, bo tak się pojawiło i po co. Grupa docelowa! A ja zazwyczaj w tym momencie nie byłem. Byłem? Nie byłem, nie wiem. W ogóle 3 lata w garażu. W ogóle czemu tutaj te gry się tak krótko tworzy w porównaniu do tych w ogóle, jak to jest naprawdę. Brak świata. Może jakoś tak. Tak. Może będzie ok. Very good. W sumie jest chyba gorzej. Nie, w technologii jest chyba lepiej. Ale w, no, jest lepiej. O, tak idealnie równo 15-15. Bardzo dobrze. No, z technologią. Jak ostatnio dzisiaj ta gra otrzyma w ogóle ocenę? O szwy! 9 będzie! Dobra, 8. A teraz 9? 8. A teraz 9? Żeby jedna 9 była chociaż, no. Daj pan 9, śmieciu. Myślałem, że się obrazi, daj mi 7. A dostałem 8, więc... Save. I tak. Żegnam. Jak na razie.